Zapraszam Was na wędrówkę na Wielką Czantorię. Ta góra pełna tajemnic czeka na nas. Partnerem kanału jest Alpinus, więc jeśli chcecie uzupełnić braki w sprzęcie na wyprawy, to koniecznie zerknijcie na ich stronę. Link w opisie filmu, a teraz zaczynamy. Najkrótsza droga na Wielką Czantorię zaczyna się w Ustroniu, tuż przy kolejce. Ta na czerwono oznaczona na mapach trasa ma długość 3,3 km, a przejście jej zajmuje mniej więcej 2 godziny. Ale dzisiaj mam dla Was coś innego. Proponuję wędrówkę przez Małą Czantorię, wyjątkową trasę, która urzeka wspaniałymi widokami górskimi z grzbietów i innych malowniczych miejsc. No i właśnie jesteśmy w tej chwili na szlaku na Czantorię. To jest szlak żółty z Ustronia. Pogoda w miarę dopisuje, chociaż cholerka. No widzę tutaj takie chmury, zobaczcie. Może być tak, że nas gdzieś tu przyleje, chociaż w pogodzie zapowiadano, że nie będzie jakiegoś dramatu. No ale wiadomo jak to w górach, że nigdy nie wiadomo co nas spotka, dlatego w plecaku jest kurtka przeciwdeszczowa i jakby coś, to się ochronimy. Szlak zaczyna się dosyć mocnym takim podejściem od razu, także możecie się spodziewać, że no nie będzie łatwo i prosto na początku, ale później, jak już wejdziecie na taki pagórek, wzniesienie drobne w lesie, bo idziemy cały czas lasem, no to już będzie bardziej płasko, bo jest już o wiele przyjemniej, także to wzniesienie nie trwa jakoś specjalnie, podchodzenie specjalnie długo. No idzie się całkiem przyjemnie, nie jest jakoś specjalnie gorąco, bo już te upały są za nami, 30-stopniowe. Teraz jest gdzieś tutaj około 20 stopni. Szlak wygląda w ten sposób. No nie jest to jakaś tam wielka mi przeprawa. Zatrzymajmy się na chwilę. Możesz pomóc Przemkowi w rozwoju kanału. Bez Twojego lajka lub komentarza algorytm YouTube ograniczy wyświetlanie tego filmu. Jak widzisz, Twoja pomoc jest bardzo ważna. Miłego oglądania. Dosyć szybko, bo po niecałym kilometrze tak naprawdę już coś tutaj zaczynamy. Całkiem przyjemnie to wygląda. Ja patrzę na tą chmurę. No i cóż, tak w sumie przypadkowo na tą Czantorię sobie podjechałem, bo myślałem, żeby zrobić klimczok, ale zapowiadano tam burzę w tym momencie, kiedybym tam dojeżdżał, więc no nie bardzo mi się chciało w burze gdzieś tam spacerować. I stwierdziłem, że zrobię Czantorię tak lekko w tygodniu, tym bardziej, że bieg jest w sobotę. Miał być cały chudy, ale przeciążyłem kolano w czerwcu. Dobra, koniec gadania, idziemy na Małą Czantorię. Nie każdy wie, że oznakowanie Małej Czantorii nie znajduje się na jej szczycie. Jest jednak rozbieżność. Google Maps pokazuje szczyt tu, a mapy.3 pokazują, że szczyt Małej Czantorii jest na tak zwanej Górce Paralotniarzy. Napiszcie w komentarzu, czy wujek Google się myli, czy jednak nasi południowi sąsiedzi. Niemniej jednak to właśnie Górka Paralotniarzy zrobiła na mnie największe wrażenie. Tak między nami nawet lepsze niż Wielka Czantoria. Zresztą sami ocencie, czy warto zboczyć ze szlaku. Minąłem klimatyczne pozostałości po zabudowaniach i udałem się w kierunku górnej stacji kolei linowej Poniwiec. Muszę przyznać, że to bardzo widokowa część wędrówki, z której doskonale widać było mój cel. Wielka Czantoria to najwyższe wzniesienie pasma Czantorii i Stożka o wysokości 995 metrów nad poziomem morza. Jej grzbietem biegnie granica polsko-czeska. Warto przybyć tutaj odpowiednio wcześnie lub późno. Wtedy będziecie mogli cieszyć się pięknem tego szczytu praktycznie w samotności. Deszcz zaczął padać. Kurteczkę trzeba było założyć z tyłu. O, plecak zabezpieczony, sprzęt pochowany. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tamta chmura z tym opadem, ona ruszyła w naszym kierunku po prostu.
Także tyle z prognoz. No nic, ciśniemy, coraz mocniej wali. Deszcz padał bez ustanku, ale nie zniechęciło mnie to. Miałem nadzieję, że z wieży widokowej zobaczę coś naprawdę wyjątkowego. Okazało się jednak, że byłem zbyt optymistyczny. Owszem, dotarłem na szczyt, ale wieża z jej imponującą wysokością 29 metrów i 118 schodami była niestety zamknięta. Na szczęście zaraz po burzy udało mi się uchwycić kilka fajnych ujęć.